Rozmawiamy z Marcinem Galickim ze Wspieram To. Cześć. Mieliście już prelekcję na temat finansowania się jako giełki? Wczoraj otwieraliśmy Pixel Heaven jedną konferencją właśnie o crowdfundingu, o Wspieram To, a potem był drugi panel o crowdfundingu w grach, który też prowadził, znaczy uczestniczył w nim Kamil od nas, więc udzielaliśmy się mocno. Od kiedy istnieje Wspieram To? Od lutego 2013 roku, czyli niedawno minął nam pierwszy rok. Pamiętam, że byliście na pierwszym Pixel Heaven. Byliśmy, pamiętamy, było bardzo fajnie, dlatego też jako, że od początku staramy się uczestniczyć w życiu twórców gier niezależnych, no to w tym roku także się pojawiliśmy, zwłaszcza, że po pierwszym roku poznaliśmy ekipę świetnych ludzi, z którymi zrealizowaliśmy parę projektów. Na tej edycji też już parę nowych osób poznaliśmy, z którymi będziemy robić fajne rzeczy, więc myślę, że zdecydowanie fajnie tu być. A powiedz, ile osób korzysta z waszego wsparcia, znaczy z waszego serwisu tak naprawdę? Ogólnie? No. Trudno powiedzieć, bo statystyki zmieniają się z dnia na dzień. Na przykład dwa dni temu odpalił się bardziej w branży gier projekt filmu dokumentalnego o legendach polskiej prasy komputerowej. W ciągu dwóch dni zebrał 10 tysięcy i już ma 100% leci dalej, więc... Statystyki się zmieniają, ale my po roku czasu, znaczy no roku i paru miesiącach już zbliżamy się do miliona złotych zebranych pieniędzy, więc jesteśmy na pewno najdynamiczniej rozwijającą się platformą tego typu w Polsce. Powiedz mi proszę, w ile osób robicie tę firmę i skąd na nią pomysł? Znaczy wiadomo skąd na nią pomysł, ale dlaczego akurat wy i akurat tym się zajęliście? Wiesz co, ja przez wiele lat pracowałem w marketingu, w pewnym momencie chciałem wreszcie zrobić coś swojego, a bardzo inspirowałem się tym, co się dzieje w Stanach z Kickstarterem. I była taka prosta idea, że w wielu różnych kategoriach, które teraz u nas funkcjonują, czy w muzyce, czy w grach, sam osobiście znam wielu, wielu wspaniałych ludzi, którzy robią świetne rzeczy, więc dlaczego tego nie zrobić? My tak sobie może nie do końca porównywaliśmy, ale na przykład, nie wiem, mamy taką inicjatywę jak WOŚP, to może nie jest crowdfunding, ale potrafimy się zjednoczyć wokół jednego celu w wspaniały sposób. Jest to możliwe, można to robić, co pokazuje to, co się dzieje na Wspieram To i ludzie, którzy i wspierają i realizują te wszystkie rzeczy, które u nas powstają. Jeżeli chodzi o rozliczanie tego, to znaczy, wiadomo, kwestie podatkowe, teraz ma wchodzić ta ustawa o zbiórkach publicznych, będziecie jakoś z tego korzystać, kiedy to się poprawi w sensie prawnym w Polsce? Wiesz co, ja powiem tobie tak, my generalnie szukaliśmy inwestora, żeby Wspieram To ruszyło tak, jak należy, żeby pojawiało się w mediach, żebyśmy mogli też coś tym ludziom dać i wyedukować społeczeństwo, czym jest crowdfunding, jak z niego korzystać, bo tak naprawdę na ten moment 2% społeczeństwa w ogóle wie, jak to działa i jak to użyć. My siedzieliśmy długo przed odpaleniem jeszcze, tak samo jak pozyskaliśmy inwestora, tak samo walczyliśmy, jak zrobić, żeby to było w Polsce legalne, bo nie chcieliśmy rejestrować firmy, nie wiem, za granicą, w Stanach, chcieliśmy, żeby była polska firma, która będzie normalną, zarejestrowaną spółką z o.o., dlatego też, że tylko to daje możliwość też zainteresowania i negocjacji i rozmów z państwem polskim, a żeby to się dalej rozwijało. Ale jak to u nas działa? U nas działa to jako sprzedaż przedpłacona w oparciu o polskie prawo handlowe. Tak więc tak naprawdę ta nowelizacja ustawy, która wejdzie tam od lipca, nic tam nie zmienia. To w ogóle z nami nie koreluje, a w tej formie, w jakiej jest ok, jest dla nas bezpieczne. Jedyne, czego nie można zrobić, mieć nagród w projektach, które są eteryczne, na przykład zgodna wdzięczność, ale jeżeli będą to na przykład podziękowania na stronie albo na Facebooku, to już jest to możliwe, więc taka mała różnica, a pozwala, żeby to robić legalnie w Polsce i niekoniecznie angażując się jeszcze w te ustawy, które nadal nie są w porządku, w sensie one tak naprawdę jeszcze nie są tym, czym powinny być. Tak. My się też udzielamy. My byliśmy jednymi z firm, która konsultowała te tematy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, więc jakieś tam swoje zdanie w tej kwestii też mieliśmy. Zobaczymy, jak to na końcu będzie wyglądało. Mam nadzieję, że będzie się rozwijało. Bardzo dziękuję za rozmowę. Zapraszamy na stronę Wspieram To. Zapraszamy na stronę Wspieram To. Dziękuję.